przeszkadzaj, Kicia, bo tutaj musimy się zabrać za nagrywanie. Odsuń się. No, elegancko, ale naprawdę teraz nie mam czasu na zabawę. Nie jest kanał pani Arleny, która się chwali swoim kotem. Okej. Gdzie tu jesteśmy? Szczęść Boże, witam. Piąta niedziela wielkanocna. Boczki. Macie kogoś znajomego, kto szuka motoru 125 CCM na kadbę? Uśmiech, Tamek. Witajcie wszyscy, witaj Hiobie we własnej kierowcowi. Ja na balkoniku z Quebecu przyjechał i to jątkę na sztywnym kolu. Też Quebec. I Rocket. Trzeba sobie jakoś radzić. D. Jakaś chyba silna grupa przyjaciół z Quebecu wraca z Florydy. Stwierdzili, że już chyba śnieg stopniał w Kanadzie. Też z Quebecu jest restauracja rejestracji. Panama w Pokrowcu. Chris 07. Quebec, czyli po francuska kolonia. Z tyłu mrugali drogowymi uśmiech. Fajną rejestrację ma PRL 1111. Śpi albo może wykręca numer telefonu, w każdym razie na pewno nie patrzy na drogę, bo mało brakowało, aby wjechał we mnie. Ale rozwalony. Ciężarówką się chyba puknął. Dawno nie było Lone Stara na ciekawostkę, on jeszcze z firanką, z
co tyż jest rzadkością w Ameryce. Zero śledek. A na drugiej lawecie co mi tu mają? Mercedes. Jakiś klasyk na dole Malibu. U góry Super Sport Chevrolet. Rozpędził się wreszcie CL 63 AMG. Niepozornie wygląda. Z przodu w ogóle nie wygląda jak AMG. Przecież te śroty jak będą jechać tak wolno, a ja muszę tu przejechać przez taki indykator w drodze. Bo jak nie przejadę przez mnie, to mi każe wjechać na wagę. Chris 07. W Polsce byś już dawno zamiennik znalazł nawet do M3. A no jasne, w Polsce bym M3 cały. Zakręty w polarzu zdarzy i proszę o przestrzeń otwartą. Nie, to samo, to smartno, ale brzydki. Ale brzydki ten nowy smart. MRC, to o co chodzi z tymi 25 latami? Nową syrenę z Polski możesz ściągnąć do USA czy nie? Z Kalifornii. Muszę dodać parę słów tytułem wyjaśnienia. Nigdy nie widziałem tylu radiowozów w jednym miejscu, a ten wypadek nie wygląda na tyle groźnie, żeby właśnie wymagało to tylu policjantów. No ale okazało się, że facet jakiś porwał swoją żonę, do której miał sądowy zakaz zbliżania się. A ona zdążyła zadzwonić przez komórkę na policję, że została porwana i powiedzieć, w którą stronę uciekają, więc zaczęły ich gonić policyjne radiowozy z kilku sąsiednich tutaj hrabstw, czy gmin, czy jak to nazwiemy te ośrodki. No i się uzbierało kilkadziesiąt radiowozów, które goniły ten samochód, aż dojechali, gonili się tu po bocznych szosach, aż dojechali do autostrady i autostradą dojechali do miejsca, gdzie był niegroźny wypadek, ale był niegroźny wypadek i był korek, więc ten facet nie mógł uciec przez to miejsce, przez to, że były właśnie barierki betonowe, korek na drodze i wpakował się właśnie tutaj, to jest ten, nie wiem, czy to jest Oldsmobile albo Pontiac, ten samochód na środku taki lekko poobijany, to jest ten samochód, którym on uciekał z tą żoną, a ta rozbita ciężarówka to jest zupełnie niezwiązany z tym miejscem wypadek. A helikopter dlatego, że facet zaczął strzelać do policji, no i policja zaczęła strzelać do niego. Żaden policjant nie został ranny, ale on jest ranny, przy czym no, nie wiadomo, czy to policja go postrzeliła, czy sam się próbował zastrzelić, jak już widział, że nie da rady uciec. I stąd właśnie jego odwieźli helikopterem, tego co uciekał, odwieźli helikopterem, no i dlatego tylu policjantów w tym miejscu. Link do wiadomości z tego wypadku zamieszczę pod filmem.
malucha i wszczę w ciekawostkach niebyłem uśmiech. No to chyba będziesz pełna lufa też. Milczorek, kiobie i lecić do domu zostało mi. Ale to skąd oni tyle radiowozy? MLC, nawet syn pooglądać przyszedł. Marem, jakiś wypadek? Pełna lufa. Nawet o spies tu śmiech. Ale to, czekaj, tam ciężarówka z rozbitym przodem. To nie jest dla mnie trochę niezrozumiałe, że tak dużo radiowozów. No patrzcie, co się dzieje. Albo... Jacek, ale poleciał. Ale przy normalnym wypadku nie ma tylu radiowozów. Patrzcie, co się dzieje, ile ich tutaj jest. MRC, tu takie wymierając miasto jest. Jakoś funkcjonują.